Witajcie, drodzy słuchacze. Z ery wodnika temat następujący. Pożegnanie zmienionym życiem. Kochani, przemieszczają się duże kawałki naszego świata zewnętrznego i wewnętrznego. Jest to czas przemian. Chociaż logicznie zmiana może wydawać się działaniem zbędnym, to intuicyjnie wiecie, że trzeba jej dokonać. Dlatego też możecie czuć się zdezorientowani, ale logiczna część was trwa w kwestionowaniu potrzeby zmian, podczas gdy wewnętrzna wie, co należy czynić. Trudno jest nam rozwiązać niezbędne zadania, nie wspominając już o tych, które naszym zdaniem wykraczają poza ramy naszych możliwości. Zadania, z którymi kiedyś łatwo sobie radziliśmy, teraz mogą wydawać się ponad siły i zbyt skomplikowane. Transformacja, która ma miejsce wewnątrz i w świecie zewnętrznym, jest rzeczą niezbędną i napędzaną przez naszą wyższą jaźń. Wyczerpanie, które wielu ludzi odczuwa, jest wynikiem walki o zachowanie tego, co było. Kiedy przechodzimy do tego, co jest to pożegnanie z tym, co było. Nasze życie zmienia się tak gwałtownie, że nasze poprzednie wspomnienia radości blakną w porównaniu z tym, czego mamy doświadczyć. Żadne z nich nie może być stworzone na bazie poprzednich doświadczeń z przeszłości. Nadszedł czas, aby dołączyć do kreatywnych ludzi, którzy chcą żyć teraźniejszością. Zakończyliśmy swoje lekcje w świecie trzech wymiarów. Nie musicie już dłużej żyć w strachu z powodu wielu stuleci ziemskich doświadczeń w tym środowisku. Pozwólcie sobie się dowiedzieć, że jesteście nowymi istotami, również i na zewnątrz. Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę. Zapewne ktoś powie, że mam dziwny głos. Dużo dziś mówiłem, 4 godziny chyba rozmowy telefonicznej. Troszeczkę się zużyły struny głosowe. Pierwsza rozmowa była z Zygfrydem Ciupką. Dostałem informację, że chce się ze mną skontaktować. A następna z moją mamą. Doszedłem do wniosku, że następnym razem przy takiej rozmowie z mamą włączę po prostu mikrofon i puszczę to do netu. Myślę, że to by było ciekawe dla wielu ludzi. Mamie czyniłem wykład. Starałem się jej wyjaśnić, czym jest obecnie KK. A Zygfryd z Kasią proponują wspólne nagranie. Muszę to przespać.